Dzień dobry Państwu. Witamy 6 czerwca 2023 roku. Ciciuś, uśmiechnij się. Ci. O, i ma. Nie powiem co. Ale skuchanie. A my tu, proszę Państwa, znowu w prognozę patrzymy i źle to wygląda w Chorwacji. Coś tu ma. Co te sroki tam robią? Coś mi tu się, wiesz co, uszkodziło chyba. Tak? Ale tak mechanicznie? Musisz sam to zobaczyć. Dobra. To nie jakiś pesz. Ty broda się. A kolega dzisiaj właśnie noc całą spędził na zewnątrz, wczoraj nie chciał przyjść. Albo udawał, że go tu nie ma. Ubłocone łapy. Gdzieś ty był? Gdzie nie był raczej. No ale teraz jest zadowolony, że nas widzi chyba. No myślę, że tak, tak wygląda. Czekał tu na nas. Jakby się łasił tutaj, no. Wczoraj zresztą też przy telewizorze. Nie nagrywałem wcześniej, bo godzinka nienawiści była, a w zasadzie pół godzinki takie. Takiej nienawiści skondensowanej. Chyba jestem już zmęczona tym rokiem szkolnym. Się to musi wszystko skończyć. No tak, bo Władek okazało się, że chyba butów nie wziął z Borska. To znaczy jednych nie wziął, które miał szukać. Że ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest czteroletnie dziecko, że mnie tutaj teraz nie naprawiać. Ja wiem, o co chodzi. Ale on dostał wyraźne polecenie znaleźć swoje buty. Aż się obrażał na mnie i nie chciał tego zrobić. To jestem zła, że jednak tych butów nie znalazł. A potem jeszcze się was zapytam, czy te buty są. I ty mnie chyba nie zrozumiałeś. Pytałeś, tak Matylda znalazła. Okazało się, że chodziło w ogóle o inne buty. To ja Matyldzie znalazłem. No to jeszcze lepiej. No. Ale tu nie chodzi tylko o buty. Tak czy siak, to proszę Państwa, będzie, już mówiłem wczoraj, będzie jeszcze sporo filmów. Szczególnie na Motokronice z Borska. Więc się na nie szykujcie. W sumie to sam nie wiem, czy to dobrze robimy, bo tak samo stronę z nią zrobiliśmy, że zostawiliśmy tych filmów, żeby tak nie przeginać, bo nagraliśmy sporo materiału. Ale w zasadzie później było też, po powrocie z tej tury z Tunezji, było kilka takich dni, kiedy to spokojnie się pojawiło na kanale i no i tak sukcesywnie się to udało wtedy zrobić, a nie, że wszystko na hura, a potem 3 dni znowu cisza, więc może taka strategia jest lepsza. Może tak. Może. No zobaczymy, na razie to siedzimy i myślimy. Bo znowu nam pogoda, no plany trochę. Ominąć trochę tą złą pogodę. Na pewno jesteśmy zdecydowani i pewni, że należy do Chorwacji pojechać w czerwcu z różnych powodów. Ale na pewno no, wydaje nam się, że powinniśmy właśnie tam, ale gadam, nie po polsku. Wydaje nam się, że powinniśmy tam w czerwcu pojechać. Teraz jeżeli w czerwcu, no to pytanie, czy na pewno na Rivierę Makarską, czy może gdzieś indziej. No bo tak jak mówiliśmy wielokrotnie, my na północ Chorwacji raczej nie mamy w zwyczaju jeździć, ale tam pogoda w tej chwili jest jeszcze w miarę, przynajmniej jeśli chodzi o prognozy, więc może powinniśmy po prostu spróbować się przełamać i sprawdzić, jak tam jest. No. A na Makarskiej pogoda gorsza i przede wszystkim chłodniej, no i leje, tak, niż tu w Polsce. To znaczy tam moglibyśmy jechać tą Rivierę Makarską po 19, bo chyba wtedy jakoś ma być lepiej, ale to jest cały tydzień, który nam akurat teraz pasuje. To jest tydzień, który nam pasuje, żebyśmy byli właśnie na wyjeździe. Zobaczymy. Pewnie zaraz, może zaraz, no należałoby coś postanowić dzisiaj, jutro, bo z takim wyjazdem też wiążą się inne różne czynności około wyjazdowe i żeby to się wszystko udało, no to dobrze mieć jakiś mały przynajmniej plan, nie? No w skrócie, no muszą tutaj dziadki mieszkać, no i wtedy jest łatwiej. No nie tylko to jest masa różnych rzeczy, które trzeba jakoś tam dookoła poukładać. Dodatkowo mamy teraz 2 dni znowu wolne w szkole. Wprawdzie dobra, to wolne w szkole teraz już z końcem roku to został tydzień szkoły w zasadzie, nie? Więc tydzień? No w zasadzie tak, pomijając ten tydzień, czyli dzisiaj i jutro, bo potem są 2 dni wolne. Cały następny tydzień jeszcze jest szkoła i jest w sumie koniec, więc już można by przyjąć, że no jest koniec. Nie? Mhm. Tak. Dziubuś. No dobrze, że miałam dlatego Władka buty inne. Dzisiaj to poszedł przy mnie butach. Ale się zastanawiam, czy jeszcze podejmować próbę szukania tych butów i wydzwaniania tam, czy już sobie dać spokój. No przynajmniej byśmy wiedzieli, czy ich szukać tutaj.
Nie, to gdzie byśmy ich mieli? Nie? No może w sam... A nie, no w samochodzie to byś wiedziała, bo wczoraj szukać. go już tam plądrowaliśmy, nie? Ale u Szyszku w domku ich nie było, bo już rozmawiałam z Pauliną. U nas ich nie było. Więc jeszcze jest opcja, że on je nawet na tej salce zostawił. Przecież nieraz było tak, że wracali bez butów, jeździli bez butów, to i nas, pamiętasz? No. A w ogóle tak, dobrze, że te rowery wzięliśmy. Ale udało się to dlatego, że Polonę zatargałem ze sobą. No tak. A to akurat nie było fajne, ale... Ale przynajmniej te to, że miały rowery, to było bardzo fajne. Leż, ja tu dam sobie radę. No dobra, to co, tutaj kończę. Nie przynudzamy dłużej. No, nie przynudzamy. Nara.